Przedmiotem tego wykładu będzie genetyka zachowania, czy podstawowe założenia genetyki zachowania i wyniki badań, które prowadziliśmy w Polsce. Tylko częściowo będę się odwoływał do wyników badań obcych. Jest to uzasadnione przede wszystkim tym, że wszystkie wyniki, które uzyskuje się w badaniach genetyki zachowania, odnoszą się do tej populacji, w której zostały otrzymane czy zebrane. Po to, żeby przedstawić, czym jest genetyka zachowania i czym zajmuje się genetyka zachowania, będziemy musieli najpierw odwołać się do pewnego zjawiska, które ma miejsce w każdej populacji. A zjawisko to polega na tym, że jednostki należące do tej populacji różnią się pomiędzy sobą pod względem wszystkich porównywalnych charakterystyk psychicznych i fizycznych. To zjawisko nazywa się zjawiskiem różnic indywidualnych, jest zjawiskiem powszechnie występującym. Spróbujmy przyjrzeć się takim przykładom. Gdybyśmy porównali ludzi należących do określonej populacji pod względem aktywności, czy towarzyskości, czy emocjonalności, to okazałoby się, że ludzie ci różnią się. Jedni są bardziej emocjonalni, inni mniej emocjonalni, bardziej towarzyscy, mniej towarzyscy. I zróżnicowanie to jest stosunkowo duże. Jak duże, to można sobie wyobrazić na przykładzie innego zjawiska psychicznego czy właściwości psychicznej człowieka, jaką jest inteligencja. To spróbujmy wyobrazić sobie taką sytuację, że oto udało nam się zbadać jakimś testem inteligencji na przykład osoby należące do dorosłej populacji mieszkającej w Polsce. Wszystkie dorosłe osoby mieszkające w Polsce. Gdybyśmy obliczyli wyniki, a następnie uporządkowali te wyniki od najniższego do najwyższego, gdyby nam się udało ustawić tych ludzi w pewnej kolejności od tych, którzy mają najniższe wyniki, do tych, którzy mają najwyższe, to okazałoby się, że na jednym biegunie mamy osoby z głębokim upośledzeniem umysłowym, na dalej z lekkim upośledzeniem, czy wcześniej jeszcze umiarkowanym upośledzeniem, potem znaczną część osób, które mają przeciętny poziom inteligencji, a im bardziej byśmy się przesuwali w kierunku prawego krańca, prawego bieguna, tym mniej osób by się pojawiało, ale te osoby miałyby wysoki czy bardzo wysoki poziom inteligencji. Czyli proszę zwrócić uwagę, że oto mamy do czynienia w populacji, jeśli chodzi o pomiar inteligencji, do czynienia z niezwykle dużym zróżnicowaniem. Od głębokiego upośledzenia umysłowego do bardzo wysokiej inteligencji. Tak duże zróżnicowanie odnoszące się do każdej charakterystyki psychologicznej i nie tylko psychologicznej, bo można wyobrazić sobie na przykład pomiar składników czy diagnozę składników krwi. Że oto wszyscy pokazujemy wyniki morfologii krwi. I co się okazuje? Że mamy te same składniki, ale nie w takiej samej ilości. Liczba krwinek byłaby różna u różnych osób. Szczególnie w odniesieniu do inteligencji, ale nie tylko do inteligencji, interesujące jest pytanie o przyczyny, dla których występuje tak duże zróżnicowanie pomiędzy ludźmi. Pytanie o czynniki, które powodują, że ludzie różnią się pomiędzy sobą, chociaż należą do tej samej populacji. To pytanie nie pojawiło się w ostatnich latach, ono ma dość długą tradycję. Uważa się, że pierwszy, który zaczął interesować się przyczynami różnic indywidualnych występujących w populacji, był Francis Galton, który w końcu XIX wieku, prowadząc badania nad tak zwanym dziedziczeniem geniuszu, zadał pytanie, które brzmiało: natura
czy wychowanie. Później w podręcznikach psychologii można spotkać inne trochę sformułowanie tego pytania, znaczy geny czy środowisko, dziedziczność czy środowisko. Pierwotnie pytanie to brzmiało natura czy wychowanie. Już to było pytanie odnoszące się do właśnie tych najważniejszych źródeł zróżnicowania pomiędzy ludźmi, to zróżnicowania w zakresie inteligencji. Ale oczywiście to samo pytanie możemy zadać w odniesieniu do jakiejkolwiek innej charakterystyki, czy to psychicznej, czy charakterystyki fizycznej. Dlaczego, proszę Państwa, odpowiedź na to pytanie jest ważna i dlaczego jest interesująca? Już sam Galton, który zadał pytanie natura czy środowisko, i muszę od razu powiedzieć, że Galton jest uważany za ojca genetyki zachowania, ponieważ to on rozpoczął badania, które opierały się na badaniu bliźniąt i na porównywaniu ze sobą osób spokrewnionych genetycznie. Tę metodę w tej chwili nazywamy metodą studiów rodzinnych, nazywana jest, czy była i jest także metodą genealogiczną. I Galton, kiedy zadał to pytanie, najprawdopodobniej nie spodziewał się, że wywoła ostre spory pomiędzy badaczami o to, który z tych czynników, czy właśnie natura, dziedziczność, czy środowisko jest najważniejsze. Te spory trwały przez blisko 100 lat, właściwie dopiero w końcu lat 80. XX wieku można było sensownie odpowiedzieć na to pytanie. Z czego wynikały owe spory? Otóż można sądzić, że wynikały one ze znaczenia, jakie ma odpowiedź na pytanie natura czy wychowanie, czy dziedziczność, czy środowisko dla ludzi. Moim zdaniem przynajmniej trzy powody, dla których odpowiedź na to pytanie jest ważna. Pierwszy powód poznawczy. Po prostu ludzie chcą wiedzieć, co powoduje, że różnią się pod względem jakiejś charakterystyki od innych ludzi i że te różnice pozostają względnie stałe i niezmienne. To taka ciekawość badawcza jest oczywiście tym, co motywuje wielu ludzi do poznawania przyczyn zróżnicowania indywidualnego. Drugi powód to jest zainteresowanie wyjaśnieniem czy przyczyn zróżnicowania indywidualnego w populacji, wynikające jakby z praktyki. Możemy ją nazwać praktyką pedagogiczno-psychologiczną. Chodzi po prostu o to, że zależnie od odpowiedzi na to pytanie, możemy albo projektować jakieś oddziaływania, które mają na celu zmianę czy modyfikację jakiegoś zachowania, albo też odpowiedź będzie zniechęcająca. Wyobraźmy sobie, że na pytanie natura czy środowisko odpowiadamy, że tylko czynniki genetyczne odpowiadają za różnice między ludźmi. No to by oznaczało tyle, że właściwie żadne oddziaływania środowiskowe, wychowawcze nie mają sensu, ponieważ charakterystyka została zdeterminowana genetycznie, no i mówiąc nieco kolokwialnie, nic się nie da zrobić. Jeżeli odpowiemy na to pytanie inaczej, że różnice pomiędzy ludźmi wynikają z wpływów środowiskowych i tylko środowiskowych, to oczywiście możemy teraz przypuszczać, że pewne zachowania czy charakterystyki człowieka mogą być zmodyfikowane. Możemy coś poprawić, coś zmienić. Oczywiście jedna i druga odpowiedź musi być traktowana jako odpowiedź skrajna. Zarówno pogląd, że wpływy genetyczne wyjaśniają 100% zmienności pomiędzy ludźmi, jak i przekonanie, że tylko środowisko ma tutaj znaczenie, to są rzeczywiście poglądy skrajne. W świetle dzisiejszej wiedzy na temat uwarunkowań różnic indywidualnych możemy powiedzieć, że
zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe warunkują powstawanie i utrzymywanie się owych różnic, chociaż oczywiście udział każdego z tych dwóch czynników jest różny. Genetyka zachowania to jest ta dyscyplina naukowa, która jest bardzo blisko polityki, a szczególnie polityki społecznej. Bo wyobraźmy sobie polityka czy grupę polityków, którzy mają zadecydować o tym, ile pieniędzy przeznaczyć na wyrównywanie szans tych grup społecznych, które traktowane są jak, to się nazywa, grupy upośledzone, prawda, odrzucone, nieuczestniczące aktywnie w życiu społecznym, mające utrudniony dostęp na przykład do szkół. Jeżeli teraz przyjmiemy takie założenie, że otóż ludzie mają na przykład niski poziom zdolności, który wynika z wpływów genetycznych, to dla polityków, którzy decydują o przeznaczeniu pieniędzy na wyrównywanie szans, jest to pewien sygnał, że po prostu nie warto inwestować w określone grupy ludzi, ponieważ niewiele z tego wyniknie. Prawda? Lepiej przeznaczyć te pieniądze na jakiś inny cel. Jeżeli natomiast uznamy, że środowisko odgrywa decydującą czy zasadniczą rolę w kształtowaniu naszych zachowań, no to oczywiście wtedy przeznaczanie nawet dużych pieniędzy na poprawianie warunków życia i funkcjonowania ludzi, na wyrównywanie ich szans życiowych ma sens, jest po prostu uzasadnione. Na pytanie, czym jest genetyka zachowania, odpowiadamy najprościej w taki sposób, że jest to dyscyplina naukowa na pograniczu nauk społecznych i genetyki, która zajmuje się poznawaniem przyczyn zmienności wewnątrzpopulacyjnej, czy wyjaśnianiem przyczyn zmienności występującej w populacji, zmienności w zakresie szeregu charakterystyk, przede wszystkim osobowości, inteligencji i zaburzeń zachowania czy zaburzeń życia psychicznego. Co to znaczy, że genetyka zachowania jest taką dyscypliną na pograniczu nauk społecznych i genetyki molekularnej? Otóż to oznacza, że w sensie metod badawczych tradycyjni genetycy zachowania, ci, którzy wykorzystują w swoich badaniach tradycyjne metody genetyki zachowania, sięgają po metody, które są dostępne przedstawicielom tych nauk. No, mówimy tutaj głównie o psychologii, czyli sięgają po prostu do metod, które są dostępne psychologom. Znaczy jesteśmy w stanie, mając oczywiście zapewniony dostęp do bliźniąt, badać te bliźnięta, posługując się na przykład w odniesieniu do osobowości kwestionariuszami czy inwentarzami osobowości. Możemy także przeprowadzić badania rodzin biologicznych, na przykład porównywać charakterystyki rodziców i dzieci. I potrafimy analizować te wyniki. Po prostu i metody badawcze, i metody analizy wyników są dostępne psychologom. W warstwie wyjaśniającej odwołujemy się do genetyki. Tak? Żeby coś zrozumieć, trzeba żeby zrozumieć prawidłowości, które odkrywamy w badaniach genetycznych, musimy odwołać się do na przykład praw dziedziczenia. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że jeżeli zainteresowania badaczy kierują się ku poszukiwaniu związków pomiędzy konkretnymi genami a cechami, które ich interesują, przed różnicami w zakresie poszczególnych genów, a odpowiadającymi im różnicami w zakresie cech, no to wiedza i przygotowanie z zakresu genetyki molekularnej jest tutaj po prostu konieczne. A co zrobić, jeżeli genetyk zachowania nie jest do tego przygotowany? Otóż można wtedy i wręcz trzeba podjąć współpracę z tymi ośrodkami, które specjalizują się w analizie DNA.
Dotknąłem tutaj pewnego problemu, o którym, czy może inaczej, ważnej cechy genetyki zachowania, o której nie wspomniałem wcześniej, a mianowicie o tym, że genetyka zachowania jest podejściem zdecydowanie interdyscyplinarnym. Znaczy poznanie genetycznych i środowiskowych uwarunkowań różnic indywidualnych wymaga współpracy nie tylko psychologów, nie tylko biologów, nie tylko matematyków i informatyków, ale także na przykład lekarzy, jeżeli interesuje nas albo psychopatologia, albo czynniki ryzyka dla zdrowia somatycznego. Zatem podsumowując, można powiedzieć tak, genetyka zachowania jest to dyscyplina naukowa, która zajmuje się poznawaniem przyczyn zróżnicowania różnych charakterystyk i psychologicznych, i fizycznych w określonej populacji. No, przede wszystkim genetycy zachowania zajmują się ustalaniem wkładu, udziału czynników genetycznych i środowiskowych w zmienności zachowania w określonej populacji. Od lat 90. XX wieku część genetyków zachowania zajmuje się badaniem związków pomiędzy genami a zachowaniem, poszukiwaniem genów, które mogą być powiązane z cechami, identyfikowaniem tych genów i sprawdzaniem, czy różnice na poziomie genów odpowiadają różnicom na poziomie zachowania. Tradycyjne metody badawcze to jest metoda bliźniąt, wychowywanych razem albo osobno. Bliźnięta wychowywane osobno są to bliźnięta, które w jakimś okresie swojego życia, czasami wcześnie czy bardzo wcześnie w dzieciństwie, zostały rozdzielone z różnych powodów i na przykład mogły być adoptowane osobno i wychowywały się potem w różnych rodzinach, albo też na skutek rozwodu rodziców mieszkały i rozwijały się osobno. Druga metoda to jest metoda studiów rodzinnych. Ta metoda polega na porównywaniu charakterystyk pomiędzy osobami spokrewnionymi genetycznie. Najczęściej są to porównania cech rodziców i dzieci. Trzecia metoda, metoda adopcyjna, jest to metoda oparta na badaniu rodzin, które adoptowały dziecko i na porównywaniu tych, na porównywaniu rodziców, którzy adoptowali dziecko, z cechami tego dziecka. Czyli innymi słowy, idea jest taka, że jakkolwiek nie ma pokrewieństwa genetycznego pomiędzy rodzicami adopcyjnymi a adoptowanym przez nich dzieckiem, to może się pojawić podobieństwo w zakresie zachowań pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami przybranymi czy adopcyjnymi. Jeżeli pojawi się takie podobieństwo, to jest to bardzo wyraźny dowód na znaczenie środowiska rodzinnego dla kształtowania się danej cechy czy danego zachowania. Wreszcie współcześnie, o czym już mówiliśmy, w coraz większym stopniu genetycy zachowania, zwłaszcza ci, którzy mają odpowiednie przygotowanie, posługują się metodami genetyki molekularnej i korzystając z tych metod próbują identyfikować geny, badać ich polimorfizmy i związki tych polimorfizmów z różnicami w zakresie cech. Metody najczęściej stosowane to jest metoda bliźniąt i metoda studiów rodzinnych. Jedna i druga metoda dostarcza informacji na temat udziału czynników genetycznych, ale także środowiskowych zmienności zachowania. Jakie są ogólne założenia? Są bardzo proste. Pierwsze z nich mówi, że jednostki w populacji różnią się z przyczyn zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, że oba te czynniki są ważne. Drugie założenie jest takie, że zmienność, którą obserwujemy w zakresie większości cech czy zachowań,
wynika z wpływów poligenowych. To znaczy, że nie jeden gen decyduje o tym, że ukształtuje się jakaś cecha, czy pojawią się różnice pomiędzy ludźmi. Tych genów jest więcej. Oczywiście trudno jest odpowiedzieć na pytanie, jak dużo jest tych genów, gdzie one są umiejscowione i na czym polega ich funkcja, ale przyjmuje się takie założenie, że im bardziej złożona cecha, tym więcej genów uczestniczy w jej determinacji. Najprostsza odpowiedź na pytanie, co jest przyczyną zmienności w zakresie cech czy zachowań w danej populacji, najprostsza odpowiedź brzmiałaby, przyczyną są wpływy zarówno genetyczne, jak i środowiskowe. Ale ta odpowiedź jest niezwykle prosta, można powiedzieć uproszczona. Bowiem kiedy mówimy o genetycznych składnikach zmienności cech, to tak naprawdę mówimy o dwóch rodzajach wpływu genetycznego. Jeden z nich, czynnik nazywany przez nas czynnikiem addytywnym albo genetycznym składnikiem addytywnym, składnikiem zmienności zachowania czy cechy, to jest czynnik powiązany z przekazem genetycznym rodzice-dzieci, czyli po prostu z dziedziczeniem. Kiedy jednak przyglądamy się podobieństwu dzieci do ich rodziców, to dostrzegamy czasami, że podobieństwo to nie jest tak duże, jak można by oczekiwać. Czasami dzieci są mniej podobne do swoich rodziców czy do swojego rodzeństwa, niż można było się tego spodziewać. Na pytanie, dlaczego tak się dzieje, można odpowiedzieć w ten sposób. Być może zmniejszenie się podobieństwa pomiędzy dziećmi a ich rodzicami, pomiędzy spokrewnionym ze sobą rodzeństwem, wynika z wpływów tak zwanych nieaddytywnych. To są wpływy genetyczne, które określa się jako epistazę i dominację, a mówiąc najogólniej, wpływ tych czynników związany jest z faktem, że geny w organizmie potomnym wchodzą ze sobą w interakcję. Może się okazać, że ekspresja genu czy genów niezbędnych dla ukształtowania się jakiejś cechy zostanie po prostu zmniejszona. I w związku z tym cecha nie kształtuje się tak, jak mogłaby się kształtować, gdyby nie ten właśnie wpływ. Wpływy addytywne i nieaddytywne są takie same w przypadku bliźniąt monozygotycznych. Natomiast w przypadku zwykłego rodzeństwa, w przypadku bliźniąt dyzygotycznych, nazywanych także dwujajowymi, i w przypadku par dziecko-rodzic czy dzieci-rodzice, wpływy te mogą być różne. To wynika przede wszystkim z tego, że zwłaszcza czynnik nieaddytywny, który nie jest dziedziczony, ponieważ to jest interakcja genów, które dziecko odziedziczyło, tak? Czy otrzymało od swoich rodziców. Już czynnik nieaddytywny nie jest dziedziczony, a w związku z tym jego wkład w kształtowanie się cech na przykład u pierwszego dziecka czy kolejnych dzieci w rodzinie może być nieco inny. Czynnik addytywny może mieć również różny wpływ na stopień podobieństwa dzieci do swoich rodziców. Na przykład zależy to od tego, w jakim stopniu rodzice dobrali się pod względem genetycznie uwarunkowanej cechy, której podobieństwo pomiędzy nimi a dziećmi badamy. A ten czynnik może, jeżeli dobór nie był losowy, tylko był selektywny, ten czynnik może zwiększać podobieństwo pomiędzy dziećmi a rodzicami i pomiędzy rodzeństwem.